dzisiaj w 6 dniu Vlogmas i ja właśnie idę po śniadanie do sklepu i przyjechał Daniel. Także ja szybko zmykam, wracam do domu, robię śniadanie i na 11 mam do pracy do godziny 21, także tak o, dzisiaj będzie taki szybki vlog. Zobaczcie, kto do mnie wrócił. Danielek. Danielek, po co byłeś w Warszawie? Możesz powiedzieć moim widzom. Zwiedzałem. Nie zwiedzałeś, no powiedz. Daniel pisał egzamin i zdał na 96%. Możecie mu pisać w komentarzach gratulacje. Prawda? Tak jest. Taki jest zdolny. Pora na otwarcie mojego kalendarza. Daniel mi pomoże. Pomóż mi. Gdzie jest 6? Może znaleźć 6 i mi pomóc. Tylko ja nie widzę. Bo to jest... O, tu. Widzisz? Mówiłam ci, że... No. Ciekawe, co dzisiaj będzie. Jezu, mogłaby być jakaś pomadka, albo jakiś błyszczyk, coś fajnego. Możesz to wdusić całkiem, wiesz? To jest całkiem wdusione. No tak. Ej, okropnie, nie? O. Ojej, jakaś pomadka. Czerwona! Weź to wyjmij. I to, co było w kalendarzu w 6. Myślałam, że to jakiś ciemny, czerwony kolor, ale to chyba jest taki pomarańczowy. Chyba nie lubię takich kolorów. Ej, taki marchewkowy, nie, Daniel? Tak jest. Także chyba nie w moim stylu komuś go dam. Teraz otwieramy drugi kalendarz. Daniel, chcesz mi pomóc? 6. A tu się traci na pewno jakieś warzywo. 6, tutaj. O nie, jakaś figurka. Patrzcie, figurka Mikołaja. Daniel lubi jeść takie rzeczy. Chociaż tak. Nigdy nie jest słodyczy, to Mikołaj sobie kiedyś kupował. Jak można nie jeść słodyczy? Mogę to zjeść? Tak, damy dzisiaj Danielkowi. Mam do światła, żeby pokazać wam tą pomadkę jeszcze bliżej. Kurczę, ale w kamerze wygląda jak czerwona chyba. Ale naprawdę jest taka marchewkowa. Dosłownie taka marchewkowa. Zobaczcie, co dostałam od Mikołaja, książkę Zoeli, tą drugą. Byłam grzeczna, Mikołaju? Byłaś. Chyba byłam. Będziesz za mną tęsknił, jak do pracy pójdę? Będę. Co będziesz robił? Będziesz nagrywał vloga? Będę ćwiczył. Będziesz nagrywał vloga? No. Ej, ponagrywaj, oni będą mogli poglądać ciebie, co robisz. Ponagrywasz, zostawić aparat. Będziesz się wstydził. Ja nagrywam swoje. Tak? Vlogi nagrywasz? Mam swój profil też. Kanał, a nie profil. Tu. No dobra. Właśnie będę wychodziła do pracy i powiem wam, że strasznie mi się nie chce, jeszcze bym pospała. Także ubieram się i wychodzimy razem z Danielem. Odezwę się do was dopiero po godzinie 21, jak wyjdę z pracy. Trochę rozczarowana dzisiejszą pomadką. Myślałam, że to będzie coś fajnego. Jakiś taki ładny, czerwony kolor. A tu pomarańcz. No ale nic, trudno. I tak bywa. Ciekawe, co będzie jutro. Gdzie jest 7? Tutaj. No, ciekawe, co będzie. Mam nadzieję, że coś fajnego. I Daniel sobie zażyczył jechać do KFC. Ej, a w ogóle wiesz, co mam ci do powiedzenia? No. Mam ci do powiedzenia, że chyba pierwszy raz od nie wiem ilu miesięcy jadłeś słodycze dzisiaj. Kiedy? Dzisiaj jadłeś tego czekoladowego. No. Ale to Mikołaj to co? Cud, Daniel jadł coś słodkiego. Idziemy. Daniel będzie jadł. Nie chcę, bo chcę mi się do domu. A tobie? Chcecie się do domu?
wszyscy jestem zmęczona, dzisiaj mieliśmy taki ruch w pracy. Zobaczcie, jaki Daniel był niegrzeczny, dostał od moich rodziców rózgę. Daniel, byłeś niegrzeczny? Tak, byłem. I jakiś alkohol, ale tego nie pokażemy. Także tak, wyszło, że Daniel jest łobuzem. Nie wiem, czy wam mówiłam, czy już nie, już się pokupiłam. Ale przywiozłam właśnie od mamy sobie takie foremki do wycinania ciasteczek i jutro będę piekła pierniczki. Jutro muszę zrobić Daniela mamie paznokcie. W ogóle jutro będziemy mieli taki szalony dzień, dużo rzeczy się będzie działo. Musimy zjechać do znajomych, zawieźć prezent dla Ksawka. Ksawek jest synkiem naszych właśnie przyjaciół. I coś jeszcze chyba będziemy robić, ale już w sumie teraz nie pamiętam. I powiem wam, że ja wiem, że ten vlog jest dość krótki, ale tak jak wam mówię, byłam 10 godzin w pracy i naprawdę już jestem strasznie zmęczona, więc stwierdziłam, że kładę się spać i odezwę się do was jutro już na pewno dłuższym vlogu, bo mam wolne. Także widzimy się jutro, kochani, pa, pa.